Hej! O! Więc jeszcze tu jesteś! Coś jest nie w porządku z tą maszyną. Pułkowniku Emeliow. A, pan Walker? Dzwonili się państwo do firmy Merson and Lormont Associates. W tej chwili wszystkie linie są zajęte. Prosimy zadzwonić później. Po co w ogóle wybieram ten numer? Halo? Wyjeżdżam. Do Hamptonów. Wrócę w środku tygodnia. Zdzwonimy się. Au revoir. Mamy nie ma w domu. Ach, ona i tak nigdy by nie zrozumiała, dlaczego wciąż tu jestem. Witaj, Oskar? Tak, Kate Walker? Coś się zmieniło, Oskarze? Moje przekładnie i przeguby działają jak nowe. Dziękuję. A twoje, Kate Walker? Bułka z masłem, Oskarze, poradzę sobie. Twój głos dochodzi z daleka. Wracaj szybko, Kate Walker. Jestem już blisko, Oskarze. Porozmawiamy, jak wrócę. Mam już kilka. Mam już kilka. Mam już kilka. Nic nie poradzę. Zamknięte. Mam już kilka. Nic nie poradzę. Zamknięte. Thank you.
Mam już kilka. Nic nie poradzę. Zamknięte. Cóż za dziwne miasteczko. Co o tym sądzisz, Oskarze? Pociągi w ogóle nie powinny się zatrzymywać. Ja po prostu nie lubię stacji Kate Walker i miasteczek leżących wokół nich. Trochę generalizujesz. Całe miasteczko jest ponure i nie podobają mi się domy tam na dole. Dla mnie oznaczają tylko jedno. Problemy! Musimy być bardzo ostrożni. Aha. Wciąż ten sam bojący dudek. Nie mogę zmienić swojego programu, Kate Walker. Czasami zadaję sobie pytanie, czy nie powinnam wrócić do Nowego Jorku. Tęsknisz za nim, Kate Walker? Nie wiem. Wydaje mi się, że nigdy nie wrócisz do domu, Kate Walker. Jest już na to za późno. Oskarze, a niby skąd tak nieoczekiwanie pojawiła się u ciebie funkcja psychologiczna? Hans nie wygląda dobrze, nie sądzisz? Jego pasja jest wielka, lecz mechanizm zużyty, Kate Walker. Tak, też tak sądzę. Czasami mówię sobie, że to tylko złudzenie stworzone przez mą wyobraźnię, a Syberia jest tylko iluzją. Zadajesz sobie przedziwne pytania, Kate Walker. Dotyka mnie to, że tak łatwo kwestionujesz moje istnienie. Nawet bardziej to, że kwestionujesz istnienie pana Vorarlberga. Wybacz mi, Oskarze. To było głupie z mojej strony. Czy sądzisz, że jesteśmy już niedaleko od naszego celu, Oskarze? Robi się zimniej, to pewne. Osobiście nie mam żadnego celu. Ale pociągu i mnie nie zaprojektowano, byśmy działali wiecznie. Będę wdzięczny, jeśli porozmawiasz o tych sprawach z panem Vorarlbergiem. Oskarze, czy pociąg jest gotów do kontynuowania podróży? Co sugerujesz, Kate Walker? Dbam o niego z najwyższą uwagą. Tak, wiem, Oskarze, ale miałam na myśli, że w tym surowym klimacie... Został zaprojektowany na przetrwanie w takich warunkach, Kate Walker. Musisz go tylko nakręcić. A nie przemknęło ci choć przez moment, by zająć się tym osobiście? Mój układ trybów jest delikatny i skomplikowany. Nie najlepiej znosi surową zimę, Kate Walker. Cóż za niespodzianka! Do zobaczenia! Na razie, Kate Walker. Hej! Tak, Kate?
Maszyna z cylindrami Hansa. Kolejna rzecz, którą zabrał, gdy wsiedliśmy do pociągu. Figurka mamuta. Hans? Tak, Kate? Hans, dlaczego tak bardzo chcesz odnaleźć Syberię? Nie wiem, Kate. Szukam jej już tak długo. A jak tutaj nakręcić pociąg? Na początku peronu jest maszyna nakręcająca. Spytaj Oskara, on ci pokaże. Do zobaczenia, Hans. Tak, do zobaczenia. Coś jest nie w porządku z tą maszyną. Witaj, Oskarze. Dzień dobry, Kate Walker. Oskarze, czy sądzisz, że pan Vorarlberg będzie w stanie odpowiedzieć na kilka moich pytań? Lepiej niż ja, Kate Walker. Chyba masz rację. Czy możemy jechać, Oskarze? Gdy tylko nakręcisz pociąg, Kate Walker. Co sądzisz o tej historii z mamutami, Oskarze? Kate Walker, moim zadaniem nie jest komentowanie ludzkich marzeń i utopii. Moje zadanie wykonuję właśnie tutaj. Czasami się dziwię. Do zobaczenia. Na razie, Kate Walker. Witaj, Oskarze. Dzień dobry, Kate Walker. Gotowe, Oskarze. Nakręciłam pociąg. Możemy ruszać. Wykluczone, Kate Walker. Ależ dlaczego? Wkrótce znajdziemy się w ekstremalnych warunkach, Kate Walker. Potrzebny będzie węgiel, by się ogrzać. Tym razem nie mylisz się, Oskarze. Trochę tu mroźno. Gdy tylko napełnisz lorę, odjeżdżamy, Kate Walker. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Koniec podróży nastąpi, gdy odnajdziemy Syberię, prawda, Oskarze? Kate Walker, proszę, ja...
Nie jestem zaprogramowany na takie odpowiedzi. Jestem tylko automatem. Wiem, Oskarze. Wszystko jasne. Do zobaczenia. Na razie, Kate Walker. Hej! Co słychać? Coś jest nie w porządku z tą maszyną.